Juhu, siemano, z tej strony Gplay i zobaczcie, jakiego świniaka upiekłem dla mojej rodzinki. Normalnie trochę się tu postarałem, nafaszerowany jest i do tego pyszny deserek ma finki z kremem takim bialutkim, pysznym, bita śmietanka i tak dalej. Dzień dobry, normalnie Gplayka, tadam, zobacz, jaki dzisiaj obiad zrobiłem. Wow, ale superowy, ale niestety muszę ciebie zasmucić. Muszę prędko wychodzić do pracy, ponieważ jestem już spóźniona, a dzisiaj mam... No niestety teraz nie, może dzieci zjedzą. Za chwilkę... Super, wiesz co, Gplayka? Wiesz co, no nie za taką chwilkę, za 10 godzin wrócę się. Co to jest, Gplay? Czekaj, co to takiego? Twoje zadanie, ukrycie wózka ze złotem w godzinę? Ej, co to jest, jakiś wózek ze złotem? Ty, Gplayka, to jest nafaszerowany złotem normalnie, tak jak świniak moim nadzionkiem. No wiesz, nie, Gplay, musisz to ukryć, ale w ogóle skąd to się wzięło pod naszym domem? Słuchaj, ja się tak strasznie śpieszę, ja muszę uciekać, ale jak ty to ukryjesz, ty przyjdź do szpitala i mi lepiej powiedz, bo ja po prostu zaraz, nie wiem, zemdleję. Spokojnie, Gplay, biegnę do pracy. Ja się tym zajmę. Ej, kto nam to podrzucił? Jeszcze zadanie, że mam to ukryć ten wózek, także zabieramy tą tabliczkę. Chciałbym pozdrowić najnowszych subskrybentów kanału, a mianowicie Aleksandrę, Eugenia Piesz, Laurę OK, Monikę C, oraz Kasię najlepszą. A jeśli wy chcecie pojawić się na tej liście, to wystarczy, że klikniecie subika, do tego dzwoneczek i możliwe, że to wy będziecie następni. A ja, słuchajcie, muszę coś z tym zrobić, bo zaraz tutaj naprawdę, nie wiem, ktoś po prostu to zabierze, także ja sobie to wezmę. Czekajcie, spróbujemy to złapać. Okej, także bierzemy tutaj, pociągniemy ten wózek i podczepimy w ogóle tutaj pod Gplayki nowy samochód. W ogóle Gplayka nim nie jeździ, bo się troszeczkę boi. I zobaczcie, z takim zestawikiem możemy gdzieś pojechać i po prostu to ukryć. Nie pojęcia gdzie, ale tak się składa, że nikt nie może się dowiedzieć, że my tam mamy, słuchajcie, tyle pieniędzy. Normalnie nie wiem, kto mi taką zagwozdkę dał i taki challenge, żebym to schował, ale musimy po cichutku, jakby nigdy nic, sobie przejechać przez miasto, idziemy. O nie, hello, nie, słuchajcie. Kolego! Siemano, wiesz co, bo jestem troszkę zajęty, wiesz co, masz tutaj marchewkę, ziemniaczki, to jest dla Lumi i słuchaj, ja będę leciał, nie? A ja mam dla ciebie oto takie dzisiaj cukierki, słuchaj, lecimy do kina lecimy nie, zaraz. Nie, Lumi, wysiadaj z tego auta, wiesz co, czego? Bo ja tu materiały budowlane muszę przewieźć, ogólnie mam dostawę, wiesz, to dirtu dla noobka i będę musiał kamery go dostarczyć. Kamery w ogóle montują w naszym mieście, nie wiem czy widzisz, no ale no. Tu ja przepraszam, chcę z tobą iść do kina. Muszę jechać, Lumi, kiedy idzie, pójdziemy do kina. Na razie, no papa, słuchaj, bo to ważna sprawa jest. Okej, słuchajcie, lecimy. Nie wiem tylko gdzie jechać, w lewo, w prawo. Tutaj dobrze, że Lumi nie zajrzała do tej skrzynki. Wkręciłem jej, że dirt normalnie wieziemy. I tak naprawdę, słuchajcie, nie ma żadnego pojęcia gdzie jechać. Ty, tutaj jest policja. Przecież oni mają monitoring, teraz wszystko widzą, że ja tutaj jadę z taką paką. Nie mam pojęcia, słuchajcie, gdzie jechać. Dobra, może gdzieś tutaj podjedziemy. Witam pana bardzo serdecznie, drogi, w piękny dzień. Może chce pan kupić piwniczkę? Tylko 3000 zł. Proszę pana. A może mi pani pokazać, jak to wygląda? Oczywiście, jak najbardziej, proszę pana. Dobra, słuchajcie, musi zostawimy to na chwilę tutaj. Zapraszam, zapraszam. Szyby kuloodporne, jak najlepsze. Mebelki takie troszeczkę starsze, mogłabym powiedzieć, ale przepiękne wnętrze. Czuje pan zapach antyków. Oj, trochę pajęczynek tutaj mamy. Proszę pana. A ja tutaj pęknięcie jakieś w ścianie widzę, proszę nie, pani. Nie, to tylko obraz taki, obraz, aha, jakie pęknięcie. Dobra, to biorę to, proszę pani, biorę to. Dobrze, to proszę mi zapłacić 3000 zł. Oczywiście, już chwilka tutaj, proszę na chwilę się tam popatrzeć. Okej, słuchajcie, otwieramy. Dobrze. Płacimy i normalnie co szybko. On tutaj dobra, ma? Także raz, tak? Dwa, 3000 i mamy super, to, tak? Super, dziękuję bardzo serdecznie. W takim razie tutaj niszczę tabliczkę, dobra, ponieważ jest sprzedane i wie pan co, powiem panu, że ładne autko i fajna ta skrzynia. Gdzie pan kupił? Przydałaby takiego mi się taka. To do widzenia, proszę pani. Jestem no dobrze, zajęty troszeczkę. Widzenia, to później widzenia pogadamy. Dobrze. Okej, słuchajcie, zabieramy to. Cyk. Ty, to się tutaj nie zmieści. No nie mów, że to się tu nie zmieści. Dobra, szybko tutaj. Cyk, 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 cyk. Dobra, zmieściło się. Zmieściło się, widzowie. Okej, teraz musimy to naprawić. I wiecie co? Musimy tu zabezpieczyć każde wejście. Pomimo, że tutaj... Czekajcie, coś tutaj... Ej, są tabliczki. Dobra, są tabliczki. I jakaś drabinka. Tu musimy normalnie wszystko ładnie zakryć, jakby nigdy nic. I mamy tutaj nasze pieniążki. Fajne w sumie, słuchajcie, piwnica. Ale patrzcie, ty... Tu się coś różni w ogóle ta deska. Ej, może tu jest coś ukryte, czekajcie. Tutaj rozkopałem na razie to. Ej, chwila, może tutaj się przekopiemy. Jakby w ogóle tutaj... Ej, patrzcie, coś odkryłem! Coś tajnego, dobra, tu będzie jeszcze lepsze miejsce, słuchajcie, żeby normalnie to z pieniędzmi schować.
O nie, tutaj w ogóle jest szkielet, ale bardzo fajna piwnica. Dobrze, że słuchajcie, trafiłem na tą panią i przeniesiemy tutaj naszą skrzyneczkę. Dobra, także bierzemy to, tutaj podnosimy i słuchajcie, gdzieś to tutaj musimy schować, tak żeby nikt tego nie znalazł. Okej, postawimy to tutaj i mamy dostęp, słuchajcie, do tych pieniążków, a nawet sobie wezmę, może pójdziemy na jakieś zakupki. Słuchajcie, nawet ta pani nie wiedziała, chyba nie zdawała sobie sprawy, że tutaj jest jakaś zbrojka, także mega kozacko, mega fajowsko. Potrzebuję, słuchajcie, jeszcze tutaj jakieś kamery, żeby to zabezpieczyć. Także wychodzimy tutaj stąd, pójdziemy zaraz do sklepu, ale muszę się tu rozejrzeć, ponieważ tutaj są, słuchajcie, kuloodporne okna. Dobra, tutaj widzę, że nie ma kuloodpornych, także tu wstawimy szybko kuloodporne. Idziemy po kamery teraz do sklepu, także szybko lecimy. No i słuchajcie, będziemy potrzebowali na pewno kamer, może jakieś lasery. Czekajcie, tutaj sklep zbrojeniowy. Okej, może jakieś zbrojki też, w razie co gdyby ktoś mnie napadł i chciał mi zabrać tutaj te pieniądze. Ty, tu Lumi pracuje? Ej. Dzień dobry, Diffley, witam cię w mojej nowej pracy. Ej, ty przecież chciałaś do kina iść, a teraz pracujesz tutaj? No, ale stwierdziłam, że chyba jednak jak nie pójdę do kina, to pójdę pracować, bo wtedy będę miała na więcej biletów do kina, ha? Nieźle myślę, główka pracuje, wiesz co, o co chodzi. To w czym ci pomóc? A ty nie możesz? Coś bym sobie kupił w ogóle, nie wiem, może jakiś nowy mieczyk, słuchaj, może no to. No dobrze, możesz kupić, a w ogóle nie możesz sam otwierać tych skrzyń. Ja mogę ci tylko podawać. Okej, może tą zbrojkę jeszcze, ona droga jest w ogóle? 50 000 zł. A to ją sobie daruję, jeszcze wezmę sobie w razie co TNT, dobra. Ej, a po co ci to wszystko? Wiesz co, bo tak naprawdę, no chcę domek zabezpieczyć, bo trochę ostatnio mnie ukradli, wiesz? Tak, nic nie słyszałam w ogóle. Dobrze, policzę. Trzymaj 25 plus 1 to 40. 40 jeszcze. No dobra, to ci później oddam, Lumi, na razie ci no stan daję. No dobra, na razie. Jakoś drogo tu macie w tym sklepie, mega. Okej, ty, w sumie ja zbrojki nie potrzebuję, bo mam zbrojkę. Mam teraz tutaj kamery, słuchajcie. Także na pewno przed wejściem tutaj, żeby nikt mi ten... W ogóle wiecie co, najlepiej to by było w ogóle też zabezpieczyć to wejście główne, bo tutaj każdy sobie może po prostu otworzyć te drzwiczki tu. Cyk, 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 cyk. I wejść, dlatego myślę, że też to będziemy musieli, słuchajcie, zlikwidować. I to po prostu kuloodpornymi szybami, których się nie da zniszczyć. Tu musimy też zniszczyć to. Tu po prostu będzie kompletnie wszystko zabezpieczone. Tam na górze jeszcze, słuchajcie, rozłożymy lasery w razie co, gdyby ktoś próbował tędy jednak przejść i myślę, że jesteśmy tutaj w 100% ubezpieczeni przed jakimkolwiek włamem. Okej, także tutaj laser, tutaj słuchajcie, mieczykiem to może zniszczymy szybciej, pyk, 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 tutaj jeszcze jeden laser, cyk i cyk i słuchajcie, ładnie wszystko tutaj funkcjonuje, ładnie działa, tylko zastanawiam się w ogóle, słuchajcie, ty, widzieliście to? Ej, patrzcie, czekajcie. Normalnie przybliżyłem to w pewnym momencie i zobaczyłem, ej, patrzcie, widzicie to, widzowie? To jest normalnie ukryte przejście pod tym. Ej, ja nie mogę. Ej, tego się nie spodziewałem. Serio, tu jest ukryte przejście? Czekajcie. Cyk. Ty, widzowie, to naprawdę działa. Ej, poczekaj. A gdybyśmy chcieli to zniszczyć na przykład, okej? Ej, normalnie to jest... Widzicie, to jest atrapa, słuchajcie. Patrzcie, ja sobie mogę tędy wychodzić. Cyk, 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 cyk. A wiedziałam, że coś przede mną ukrywasz. Lumi, co ty tu robisz? Co ty tu kombinujesz, co? Wiedziałam doskonale, że jesteś dzisiaj jakiś podejrzany. Pokazuj kamera cię nagrała. Zaraz, no i co z tego? Zaraz to zgłoszę na policję, mi, słuchaj. Co ty tutaj masz? Ej, wychodź stąd, proszę, Lumi. Tam, tutaj nic proszę. Nie ma. Tu nic nie ma, wychodź nic z mojej piwnicy. Nie ma tutaj. Nie, czekaj, tutaj czekaj. Dobra, bo cię tu zamknę, Lumi. Wychodź szybko, chodź, bo tam są kościotrupy straszne. Wiedziałam. Co? Wiedziałam. Skąd masz tyle pieniędzy nagle? Tyle złota? A co się interesujesz, słuchaj? Zaraz i cię ta tu... zbrojka? Mam cię tu zamknąć, Lumi? Wiesz co? Nie, nie zamykaj mnie. Możesz mi tylko normalnie wyjaśnić, co to ma w ogóle znaczyć. No dobra. Nie chcesz ze mną iść do kina? Słuchaj, oddam ci jeszcze te pieniądze. Nie idę z tobą do kina, bo dzisiaj miałem wyzwanie. Wychodzę z domu, patrzymy no. z Diffleyką, a tam ta skrzynka pełna pieniędzy, słuchaj. I nikomu masz o tym nie mówić, dobra? Rozumiemy się? No, no dobrze, Diffley, no nikomu nie powiem. W takim razie, ale ty jest podejrzany, to może ja to będę pilnować, nie, wiesz, ty, bo słuchaj, w sumie ta będziesz, nowa praca mi się nie podoba. Nie będziesz tego pilnować i słuchaj, tutaj to było chyba w ogóle ukryte, nie wiem co się stało z tym, ale czekaj, zaraz tu może zasłonię to. Dobra, okay? Ja idę Diffley do sklepu, to jest dla mnie dziwne.
nieważne, co ty wyprawiasz. No to jednak, słuchajcie, tutaj nie działa, tak? Dobra, to idź do sklepu, a ja, słuchajcie, jak mam w ogóle to zakamuflować teraz to przejście, ty? Nie mam zielonego pojęcia, jak to zrobić. Mam nadzieję po prostu, że nikt się tutaj nie zorientuje, że tędy można wejść, bo zazwyczaj każdy no, 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 no. O, witam pana, pan jak tutaj uzbrojony. Wie pan co? Przychodzę z taką sprawą, czy widział pan może w nocy ludzi, którzy okradli nasz bank i wwieźli takie skrzynie, wie pan, takie dołączone do auta, wie pan? Nie wiem, ja dzisiaj takie coś tylko znalazłem, nie widziałem żadnej skrzyni pełnej pieniędzy. Coś takiego. No mamy właśnie ten monitoring wszędzie rozstawiony, zaraz pójdę oglądać kamery, ale w takim razie, wie pan, to do widzenia. Idę się pytać po prostu dalej wszystkich mieszkańców. Okej, dobra, spoko. Ja nie mogę, nie pomyślałem, słuchajcie, ile oni tu kamer mają wszędzie i teraz ona będzie patrzyła ten monitoring, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, na razie jej tutaj nie widzę, ale w sumie teraz mam zbrojkę, a wcześniej nie miałem zbrojki, no to może się nie... Nie no, zorientuję się przecież, że to ja. Co to w ogóle za nielogiczne myślenie? Ej, a G-Playka w ogóle z kimś tu jest, słuchajcie, chyba z jakimś pacjentem? Dobrze, proszę pana, on wszystko ukryje, wszystko będzie po prostu zgodne z planem. Proszę się o nic nie martwić, on powiedział, że on przyjdzie i mi powie, kiedy to załatwi. Dobrze, niech pan będzie w spokoju. Dobra, ty, naprawdę. G-Playka się z kimś ustawiła? Czy ona o wszystkim wiedziała? Puk, puk, G-Playka, jesteś u siebie? Za chwileczkę. Dzień dobry. Tak, G-Playka. I co, udało ci się? Udało, powiedzieć ci się no udało tak, to no ukryć? Schowałem, słuchaj, to w bezpiecznym miejscu. Super, super w takim razie. Ej, co miałaś w ręku w ogóle? Jakąś mapę? Nie, nic nie miałam. Dobra, G-Playka, wiesz co, ja ogólnie, ja po prostu, ja muszę uciekać. Ja w takim razie idę i to zaraz. Właśnie o tą mapę mi chodziło. Z kim ty w ogóle tam gadasz, co? Nieważne, później ci wszystko wyjaśnię. Na razie, G-Playka, nie mogę z tobą teraz no rozmawiać. No dobra, słuchajcie, dziwna mapa. G-Playka ma jakąś mapę i gada z tym dziwnym kolesiem. Może G-Playka w ogóle coś kombinuje. Mapa wskazuje ewidentnie w tamtym kierunku. I słuchajcie, w ogóle idziemy zobaczyć, czy ta policjantka w ogóle przegląda tutaj ten monitoring, bo oni tutaj, o patrzcie, mają tutaj kamery. Jest policjant. Ej, ja bym musiał normalnie te nagrania jakoś się pozbyć tych nagrań. Ty, patrzcie, otwarte wejście. O, tutaj napisałem tabliczkę. Ej, czekajcie. Zniszczymy to biurko. Jedno normalnie TNT-ka, jednego byśmy tutaj... Czekajcie, i właśnie monitor musimy co chwilę patrzeć też, czy nikt mi tutaj nie wchodzi. Okej, tutaj mamy nasze przejście, słuchajcie. Dobra, jest wszystko na razie bezpieczne. Okej, dobra, także pyk, cyk, odpalamy szybko, żeby nikt się nie zorientował. I mam nadzieję, że wszystkie, słuchajcie, nagrania... Oj, przepraszam, coś się tutaj stało, pomóc może panu jakoś? A, widzę, że sobie pan dobrze radzi. Także nie będę przeszkadzał, ja już uciekam. I tutaj lepiej sprawdźcie, co to się dzieje. Ty, mam nadzieję, że mnie nie nagrali. Ale w sumie, słuchajcie, nie gdzie mnie miało nagrać? Stać, jak... policja! Tak? Zostaje pan aresztowany, mamy na nagraniach. Poza tym pan usunął wszystkie Chwila. Nagrania, ale jedno nagranie zostało. Chwila. Pan to ukradł złoto, co chwila. Tutaj do mam więzienia. Mapę. Mapa prowadzi Taką w ogóle mapę. W tą stronę. Proszę pani, musimy tam pójść zobaczyć, nie? Nie, pan mnie wkręcił. Mówił pan, że nic pan nie wie o złocie, a się okazało, że to pan ukradł. W tej chwili a tam co, jest moje nagranie już. Ze mną? Tak, jak najbardziej, jak pan wiezie no dobra, swój czerwony małtę. Możemy umówić się tak. Ja pani spowoduję, że pani będzie mieć szczęśliwe życie na całe życie. Co pani na to, jak pani mnie odpuści? Szczęśliwe życie? Ale proszę pana, ja mam bardzo szczęśliwe życie. Dobra, musi co być pan tak. Tutaj? Pani no? Tutaj ogólnie, widzi pani, tu jest tabliczka z napisem szczęście. I musi pani tak. Ogólnie 20 razy ją uderzyć, tylko nie mieczem, pięścią. A ja muszę dobra. Wejść na górę na to drzewo i w tym czasie no. Trzepotać tymi liściami, żeby się sypały tutaj pani na głowę. I jak ale po co? Właśnie to się wszystko skończy, jak pani już pacnie tą tabliczkę szczęście 20 razy, to nigdy tak. Panią szczęście już nie ominie do końca życia, wie pani? Dobrze, to liczymy. Dobra, to raz, chwila, nie? Ja pierw muszę tu wejść na górę i na dobrze. Trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra, trzy. Trzepotam raz, liściami. Dwa, trzy, okay, cztery, dobra, słuchajcie. Pięć, sześć, zrobiła się, siedem, zrobiła osiem, się, szybko dziewięć, uciekamy. Dziesięć, jedna, mamy 20 dwanaście, sekund, żeby czterna, się przed nią schować. Okej, okay, cyk. Jesteśmy, słuchajcie, tutaj już schowani. I ona teraz normalnie już nas nie znajdzie. Dobra, teraz robimy parkura szybko. Na domku pro jesteśmy. Najsik, słuchajcie. Tak przychytrzyliśmy panią policjantkę. Teraz, słuchajcie, użyjemy tutaj jeszcze drabinki diamentowej. Dobrze, bym mnie tylko nie zobaczyła. Okej, okay, na razie jest o, jejku, jejku. Może ktoś się chce ups. Ze mną pójść. O, siema, Lumi. Myślałam właśnie, szukam, czy ktoś chce ze mną pójść chyba do kina. Chyba nikomu nie powiedziałaś, słuchaj, o mojej tajnej kryjówce. Mam przynajmniej taką nadzieję, nie? No, tylko dwóm koleżankom. Co ty mówisz? Komu to no, powiedziałaś? No, co? Powiedziałam takiej Asi i Kasi, jeszcze taki pan przyszedł do sklepu, mu też powiedziałam, no, no ale no
oszalałaś? Nie, nie, słuchaj, w ogóle ja tu mam mapę. To? Playka gadała z jakimś dziwnym kolesiem w swoim gabinecie i nie wiem w ogóle, czy ktoś się... nowego, czy... chłopa! Ja nie wiem w ogóle, czy ktoś się nie zmuszał do tego, żebyśmy my schowali to. Słuchaj, musimy iść w ogóle na to... A może została zakładniczką jakąś? Słuchaj, no nie mam wiem. Pojęcia, ale musimy w ogóle tam pójść za tą mapą. Ona, słuchaj, gdzie prowadzi? Prowadzi tam, gdzie jest dom burmistrza. Ale ja z tobą chyba, Dziplej, nie chcę normalnie iść, wiesz? Ja idę jednak do koleżanki, bo ty nie chcesz ze mną chodzić do kina. Dobra, ja z nie, tobą to też nie, nie będę to szła. To sam tam sobie pójdę i samemu sobie poradzę. Dobra, policjantki tu, słuchajcie, nie ma. Ciekawe, czy będzie mieć wieczne szczęście. Ogólnie to ją wkręciłem, słuchajcie. Ej, dom burmistrza został zabedrokowany. Ty, na bank to jest coś podejrzanego. Patrzcie, kolesie w garniturach. Dziplej, Dziplej, taki... gdzie ty jesteś? Dziplej, gdzie ty jesteś? Wszędzie ciebie szukam. Co halo, jest? Dziplej. Co jest, Dziplejka? Jesteś, słuchaj, zwiałam teraz szybko ze szpitala. Czy ty masz moją mapę? No mam, słuchaj. Mów, o co chodzi w ogóle, słuchaj, z tą słuchaj, mapą. Tam normalnie ja ci muszę... dom burmistrza został przejęty przez jakichś bandziorów? No tak, bo ja wczoraj byłam w bankomacie wybrać pieniądze i byłam w złym miejscu o złej godzinie. Była grupa bandziorów, która okradła bank i mi dali w ogóle ten pojazd taki cały z tym złotem, kazali mi schować, dlatego ja to podstawiłam pod naszym domem. I co oni i teraz właśnie... chcą od ciebie, co? Bo oni tutaj w ogóle mają bazę z bedroku. Tak, bo oni byli się w ogóle zapytać, poczekaj, kto no. tam jest? O jejku, jejku, byli się mnie w ogóle zapytać, gdzie ja to ukryłam. No. A ja tobie kazałam to ukryć i jak powiedzieli, że tego dobrze nie ukryję, to już nigdy więcej rodziny nie zobaczę. Dobra, trzeba Dziplejka, nie ja sobie z nimi pogadam. Nie, panowie, oni są strasznie panowie, silni. Co to w ogóle szybko! Ma być? Co? Wychodź! Wychodź, oni są za silni, potrzebujesz, nie wiem, jakiejś pomocy. Nie wiem, Lumi może poproś, ja muszę iść w ogóle do sklepu, znaczy do sklepu i później jeszcze do szpitala. Ja no tak. Nie mogę, do sklepu idzie ty, ważna. A to co dziwne? Dobra, dziwne, że to iść ja po bułeczki, a ja będę walczył tutaj o przetrwanie normalnie. Nie no, Dziplejka, słuchajcie, przechodzi po prostu... Szybko, do szpitala! Samą io, siebie. Io, io, i pojechała io. Do szpitala, dobra. Ogólnie, słuchajcie, poszła sobie Dziplejka po bułeczki, kiedy ja tutaj muszę walczyć o zdrowie i życie. Normalnie naszej rodziny, bo Dziplejka się wpakowała w tarapaty. Idziemy, słuchajcie, w ogóle po Lumi szybciutko. Ona, mam nadzieję, że jest w tym sklepie. Tylko ona raz pracuje. O nie, policja, żeby mnie tutaj. Lumi! A nie, bo Lumi jest z tyłu i szuka sobie. Lumi, nowy musisz koleżę. Mi pomóc! Co bo ty, ty pracujesz zrobiłeś? W tym sklepie ze zbrojkami. Ubieraj się w jakieś super wykokszone itemki. Musisz mi pomóc. Robimy no, wjazd ja normalnie powiem do domu bandziorów. Cicho, bo mnie zwolnili z tego już? Sklepu. No już mnie dzwonili, powiedzieli, że nie jestem dobrym pracownikiem, bo nie umiem liczyć. No to słuchaj, nieźle. Dobra, ubieraj się tutaj ładnie, nice. Bierz jakiś dobra. Mieczyk, idziemy ja Lumi. Biorę sobie ten oto mieczyk. Ja nie mogę, razie. W ogóle Dziplejka poszła po bułki do szpitala, nie chciała mi pomóc. Także Lumi, musisz ale mi pomóc. Ale w szpitalu nie sprzedają bułek, a ty w ogóle masz jakiś miecz? Słuchaj, a, ty masz. Mam Lumi mieczyk. W ogóle, słuchaj, ja nie wiem, czy mnie nie okradli. Może ja bym jeszcze zajrzał tam w ogóle do piwnicy, czy wszystko ej. Jest okej. Okay. I chyba no, wiesz, to zabiorę w ogóle byłam ten bus, tam. Bo policja tutaj za bardzo grzebie. Idziemy tą dziurą, słuchajcie, widzowie, wchodzimy. To było tutaj. Patrzcie, nikt na razie tego nie zniszczył. Czy jest tutaj ten wóz? Dobra, jest. Bierzemy to. Okej, okay, bierzemy to. To dobra, to bierz, idziemy, dawaj. Lumi i teraz ty, tutaj... a słuchaj, w ogóle no. widziałeś to? Patrz. Co? Chyba, że jestem. Ding dong, ty, ding fajna dong. Kryjówka, nieźle Lumi. Ale dobra, teraz przejdźmy do poważnych rzeczy. Musimy, dobra. Słuchaj, zmienić miejscówkę tego. Także ja, słuchaj, to podpinam. Muszę to podpiąć tu pod samochód. I jedziemy, wiesz co, jedziemy pod dom burmistrza, bo on został już przejęty. Także dawaj, leć tam, bo tutaj dobra. Jest tylko jednoosobowe. Ja będę szybko biec, ja będę szybciej. Ja... Brum, brum, no to ścigamy się. Kto pierwszy, słuchaj, przy domku burmistrza, ten wygrywa. Okej, okay, dobra. Dobra. Ja tu gdzieś w krzakach... O dobra, w krzakach gdzieś to schowam, słuchajcie. Dobra, o nie, tutaj nie mogę tego zniszczyć. Dam radę to zniszczyć, dobra. Jestem pierwsza. Dobra, dobra, Lumi, ja tu na razie w lesie to chowam, ten samochód z kasą. O nie, ktoś tu jest, proszę pana, proszę tutaj pilnować tego. Tutaj są materiały budowlane. Dobra, wbijamy Lumi, dawaj, ta, dawaj, materiały. Dawaj. Tam złoto, panie, jest. Cicho, pan bierze. Co ty normalnie, Lumi, wydajesz mnie? Chcesz, żebyś... Dobra, na razie on, widzisz, no cię nie wystarczy. Chciałam, nie chciałam ciebie wydać. Dobra, za to idziesz na przynętę pierwsza. Dawaj, Lumi. Ale 3, ja pierwsza? 2, 1. Dzień dobry. Dawaj. Chciałam się zapytać, o co ty? Ty, nie ma przejścia. Lumi, jak ty sobie radzisz? No ciężko, pomocy. Pomóc ci? Dobra. Tak. Patrz, poszli sobie na górę, dwóch uciekło. Chyba pif, nas się paf. Boją trochę. Chyba się nas no, boją. Pif, paf. No, nieźle, też, nieźle. Pif, paf.
Dobrze nam idzie. Ej, normalnie złoto z nich wypada, Lumi. Złoto ich wypada. Ile oni mają złota w ogóle w skrzyni? To są normalnie pieniądze skradzione pewnie mieszkańcom miasta, nie? A jedna skrzynka jest pusta, bo sobie z tej coś zabrała. Dobra, Lumi, wiesz ile dasz radę? Ja idę normalnie po samochód. Musimy znaleźć nowe miejsce na pieniądze, a najlepiej oddać to wszystko policji po prostu. I oni niech się tym zajmują. Myślisz? Ej, ale słuchaj, a może byśmy pojechali na jakieś fajne wakacje nie, za te nie, pieniądze? Nie, to nie są twoje pieniądze, co ty, nie ma szans. Ale ja bym miała już na tyle biletów. Nie, do idziemy kina. To odstawić, słuchaj, to są skradzione pieniądze, idziemy to oddać wszystko policji, wytłumaczyć o co dokładnie chodzi. I dobra, słuchajcie, także panie policjanci, ja tutaj zostawiam wszystkie pieniądze i mam nadzieję, że się tym zajmiecie. Tutaj jeszcze dostarczymy resztę, sprawa załatwiona, także dziękuję wam widzowie za oglądanie, trzymajcie się, pa, pa!